Real Madrid przegrał za rezerwami Szachtaru Donieck, a Fabinho został bohaterem Liverpoolu. Wybił piłkę z linii bramkowej w ostatniej chwili. Siemano, ja jestem Mateusz i zapraszam Was na najnowsze informacje ze świata piłki nożnej. Bayern Monachium kolejny już raz pokazał swoją dominację. Atletico pokonane, między innymi po cudownym uderzeniu Tolisso. Skandaliczne zachowanie arbitrów meczu Manchesteru City z FC Porto. Mógł połamać bramkarzowi nogę, a oni podyktowali rzut karny. Mesut Özil niezgłoszony do ligowych rozgrywek. Niemiec nie wytrzymał i wystosował oświadczenie. Zachęcam każdego z Was do zostania widzem naszego kanału. Tylko wczoraj na taki krok zdecydowało się ponad 250 osób. Mega dziękuję i Was też do tego zachęcam. A teraz zapraszam do oglądania. Real Madrid upokorzony przez rezerwy Szachtaru Donieck. 3-0 po pierwszej połowie, a całe szczęście na koniec było 3-2. Pierwsza połowa to istna deklasacja w wykonaniu ukraińskiej drużyny. Piłkarze Realu wyglądali tak, jakby grali sparring, a nie mecz w Champions League. Obie ekipy były osłabione. Zinedine Zidane nie mógł skorzystać. Sergio Ramosa, Edena Hazarda czy też Carvajala. Jednak to nic w porównaniu z Szachtarem, w którym to 7 graczy z powodu zakażenia nie mogło pojawić się na placu gry. Średnia wieku piłkarzy gości wynosiła nieco ponad 23 lata, a do tego 7 z nich miało ponad 21 lat. I tutaj myślę, że śmiało możemy powiedzieć, że Real Madrid przegrał nie tylko z Szachtarem Donieck, a tak naprawdę z jego rezerwami. W każdym razie w samej końcówce meczu fani Realu na pewno odetchnęli z ulgą, ponieważ to w drugiej minucie doliczonego czasu gry udało się wyrównać. Gol Valverde nie został jednak uznany. Vinicius, który znajdował się na pozycji spalonej, zasłonił lecącą piłkę bramkarzowi i po analizie VAR gol został anulowany, a w efekcie rezerwy Szachtaru wróciły do domu z 3 punktami na koncie. Tak po meczu powiedział trener Realu Madryt, czyli Zinedine Zidane. To nie był zespół taki, jaki chciałbym oglądać. A kiedy tak się dzieje, to znaczy, że to twoja wina. Na szczęście w drugiej połowie zareagowaliśmy. Oni nie zasługują na taki wynik, bo są mistrzami i to mi przeszkadza. Jestem za to odpowiedzialny i muszę szukać rozwiązań. Ale nie ma usprawiedliwienia. To są decyzje, które podjąłem i muszę znaleźć to, co sprawi, że znowu staniemy się silni i wygramy. Mamy na to kilka dni. 4-0. Takim wynikiem zakończył się wczorajszy pojedynek Bayernu Monachium z Atletico Madryt. To było pierwsze spotkanie obu drużyn w fazie grupowej Champions League, a wynik może świadczyć o tym, że Bawarczycy zdominowali rywali. Tak jednak na pewno nie było, a każdy, kto ten mecz oglądał, myślę, że się ze mną zgodzi. Bayern Monachium nie był drużyną, która nie dała rywalom chwili oddechu. Po prostu potrafili wykorzystać swoje sytuacje i do tego skutecznie się bronili. Gdy było już 4-0, Diego Simeone tak dla bezpieczeństwa zdjął Luisa Suareza z boiska. Mogły mu się zacząć przypominać okropne chwile z Lizbony, gdy to jeszcze w koszulce FC Barcelony opuszczał boisko pokonany 8-2. Robert Lewandowski miał wczoraj trochę pecha. Niestety ani gola nie zdobył, ani nie zaliczył asysty. Ale na pewno to był po prostu gorszy dzień. Zresztą już w tą sobotę zagrają z Frankfurtem i tam na pewno lewy się odkuje. 2 razy do bramki rywali trafił Kingsley Coman, a jego druga bramka, no nie ma co palce lizać. Jedno trafienie zaliczył także Leon Goretzka, ale zdecydowanie bramką tego spotkania popisał się Tolisso. Cudownie uderzył z dystansu, nie dał żadnych szans bramkarzowi. Jan Oblak próbował, ale nawet on nie dał rady. System wideoweryfikacji, czyli VAR, znów jest na ustach wszystkich. Przyczyniły się do tego osoby prowadzące spotkanie Manchesteru City z FC Porto. Goście, choć faworytami tego spotkania na pewno nie byli, to od 14 minuty prowadzili. Bardzo ładne trafienie zaliczył Luis Diaz. Ich plany i radość z prowadzenia pokrzyżowały się jednak po kolejnych 7 minutach. Arbiter tego spotkania uznał, że w tej sytuacji Pepe faulował Rahima Sterlinga i wskazał na wapno. Ta decyzja arbitra już sama w sobie jest kontrowersyjna. Nie wiem, czy takie coś kwalifikuje się na podyktowanie 11. Może z tego względu, że Pepe jest bardzo dobrze znany ze swojego marnego zachowania, to sędziowie od razu tak na niego reagują. Nie jednak ta decyzja jest powodem, dla którego VAR i arbitrów kolejny raz zmieszano z błotem. Rzecz w tym, że Ilkay Gündoğan 2 sekundy przed tym faulem nadepnął na piszczel bramkarza FC Porto, a tego sędziowie przy monitorach już nie zauważyli. VAR na pewno jest potrzebny, ale ludzie, którzy za niego odpowiadają, są do zmiany natychmiast. Jeżeli faul, w którym o mało nie złamano rywalowi nogi, przechodzi tak po prostu niezauważony, gdzie na tą sytuację patrzy pewnie kilka, jak nie kilkanaście kamer obecnych na stadionie, no to tutaj po prostu coś jest nie tak. Nawet jeżeli oni uznali, że to był przypadek i Gündoğan nie zrobił tego celowo, to gra powinna zostać cofnięta. Choć na tym zdjęciu dokładnie widzimy, że Niemiec patrzy się pod nogi, więc w brak celowości coś nie wierzę. Dla mnie jedyna słuszna decyzja to odesłanie Gündoğana do szatni. Ostatecznie mecz zakończył się wygraną obywateli 3-1. Liverpool odwiedził Amsterdam i odniósł skromne zwycięstwo 1 golem. W 35 minucie Tagliafico trącił piłkę uderzoną przez Sadio Mané i wpakował ją do własnej bramki.
Udziału w tym meczu nie mógł wziąć oczywiście Virgil van Dijk, który z powodu kontuzji w tym sezonie prawdopodobnie już nie zagra. Na jego pozycji zagrał za to Fabinho i spisał się całkiem dobrze. Śmiało możemy też powiedzieć, że został on bohaterem swojej drużyny. Dusan Tadic przelobował Adriana i piłka zmierzała prosto do siatki. Fabinho zdążył jednak z interwencją i z linii bramkowej w ostatniej chwili wybił piłkę. Gra obu drużyn nie była dobra dla oka. My, jak i oni, potrafimy grać lepszą piłkę, ale kiedy grasz na wyjeździe i praktycznie to nie ja ustalam skład, a sztab medyczny, to tak jest i musieliśmy wygrać. Wynik zasłużony. Mieli swoje okazje, ale to my dominowaliśmy. Fabinho zagrał dobrze, ale na pewno potrafi zagrać lepiej. Wystąpił w obronie z Joe Gomezem. Oni nigdy wcześniej nie grali razem. Muszą się przyzwyczaić do siebie, aby lepiej pomagać pomocnikom. Można wiele poprawić, ale nie było najgorzej. Musimy dbać o kondycję. Rozgrywki są intensywne. Dobrze, że mieliśmy 5 zmian, a nie tylko 3. Władze Arsenalu podjęły zaskakującą decyzję. Piłkarz, który w 2018 roku przedłużył z nimi umowę, któremu płacą najwięcej z całego klubu, nie został zgłoszony do tegorocznych rozgrywek Premier League. Chodzi oczywiście o Mesuta Özila, ale to nie koniec, no bo kilka dni temu nie zgłosili Niemca do gry w Lidze Europy, a to oznacza, że Özil będzie poza grą co najmniej do stycznia. Choć Mikel Arteta początkowo na niego stawiał i Özil grał nawet w wyjściowej jedenastce, to w tamtym sezonie, gdy po nieplanowanej przerwie liga wróciła, Niemiec nie znalazł się w łaskach Hiszpana. Mi się wydaje, a raczej tak sobie podejrzewam, że raczej ma to związek z tym, że Arsenal po prostu chce się go pozbyć. Muszą płacić mu naprawdę wielką kasę i to jest dla nich spory problem. Jego umowa wygasa 30 czerwca 2021 roku, więc tak naprawdę pozostał już niecały rok. Özil jednak nie pozostawił tak tej sprawy i wydał oficjalne oświadczenie w związku z ostatnimi wydarzeniami. Ciężko jest pisać tą wiadomość do kibiców Arsenalu, czyli klubu, gdzie gram od kilku lat. Jestem głęboko rozczarowany faktem, że nie zostałem zgłoszony do tegorocznych rozgrywek Premier League. Gdy w 2018 roku przedłużałem kontrakt, okazałem moją lojalność oraz wierność klubowi, który kocham. Szkoda, że nie zostało to odwzajemnione. Dowiedziałem się, że w tych czasach ciężko o lojalność. Z tygodnia na tydzień byłem pozytywnie nastawiony i liczyłem na to, że uda mi się wrócić do składu. Dlatego tak długo milczałem w tej sprawie. Przed tą nieoczekiwaną przerwą byłem szczęśliwy z rozwoju pod skrzydłami nowego trenera, Mikela Artety. Byliśmy na dobrej drodze i uważałem, że moje występy są na dobrym poziomie. Wszystko się zmieniło i dłużej nie mogłem grać w piłkę. W Londynie wciąż czuję się jak w domu. Wciąż mam tu wielu przyjaciół i nadal czuję silną więź między mną a kibicami. Dalej będę walczył o moją szansę i nie pozwolę, aby mój 8 sezon w Arsenalu tak się zakończył. Obiecuję, że decyzja o niepowołaniu do gry w Premier League nic nie zmieni w moim nastawieniu. Dalej będę trenował najlepiej jak potrafię i używał mojego głosu do walki o sprawiedliwość. Na dziś to już koniec, wielkie dzięki za oglądanie. Każdego z Was zachęcam do ocenienia tego filmu, no i oczywiście do subskrybowania naszego kanału. Możecie też zajrzeć na Instagrama, linki w opisie i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!